Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was przegląd moda, a mianowicie ogólnie jest to od razu mod polskiej wersji językowej z polskim tłumaczeniem, także jeśli to na to zwracacie uwagę, no to będzie coś dla Was. Ale czego dotyczy mod? Mod jest związany z profesją, no nie profesją, w sensie z agentem nieruchomości, ogólnie że ze sprzedażą, kupnem nieruchomości. Także liczę, że się naprawdę sprawdzi ten mod, bo powiem Wam, że jak czytam opisy, to mi się bardzo spodobało, także naprawdę pokładam wielkie w tym nadzieję. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać, to zapraszam do oglądania. Więc tak, jak sobie weszłam tutaj, jak widzicie, akurat w rodzinę ćwirów, bo stwierdziłam, że oni będą mieli, wiecie, budżet i tak dalej, to sobie tutaj wyskoczyło nam takie powiadomienie i witamy w RIE. Jeśli czytasz tę wiadomość, oznacza to, że z powodzeniem zainstalowałeś w swoim The Sims 4 to RIE. Ja będę mówiła RIE, ok? Mam nadzieję, że to wam nie będzie przeszkadzać. Ten mod ma na celu wprowadzenie do gry realistycznego rynku nieruchomości w połączeniu z naszymi modami SNB Bills i SNB Financial Center. Możesz zacząć od sprawdzenia nowej zakładki nieruchomości w telefonie swojego Sima. Stamtąd możesz uzyskać dostęp do obszernej listy bezprecedensowych funkcji do rozwijania wszechstronnego biznesu nieruchomości. Zatrudnij agentów nieruchomości. Kupuj, sprzedawaj i wynajmuj nieruchomości. Posiadaj bezproblemowo wiele domów. Uwielbiam tą opcję i szkoda, że w The Sims 4 ogólnie w grze tego nie ma, bo powiem wam, że w trójeczce to ja tego używam cały czas, bo to chyba doszło wraz z dodatkiem Rajska Wyspa i wiecie, ja często miałam na przykład, wiecie, jakiś niby domek letniskowy albo coś takiego, no uwielbiam. Wybierz się na oglądanie domów, aby zdecydować, które nieruchomości najbardziej Cię interesują. Zdobądź wartość swoich pieniędzy w taktycznych, turowych bitwach negocjacyjnych. Złóż wniosek o kredyty hipoteczne. Poproś o wycenę swoich nieruchomości, aby nadążyć za wahaniami na rynku i wiele więcej. Dziękujemy za pobranie naszego moda. Mamy nadzieję, że Ci się spodoba i tak dalej. I tutaj macie oczywiście autorów. Link będzie też w opisie. I co, moi drodzy, może bez przedłużania, chodź Mortimer, pokażesz nam, jak to wygląda. W telefonie, jak widzicie, mamy zakładkę nieruchomości i mamy tak, zatrudnij agenta nieruchomości, zarządzaj nieruchomościami, poproś o wycenę parceli i sprawdź oszacowaną wartość działki domowej. Także może sobie weźmiemy na przykład wycenę parceli za te 500 simoleonów, bo czemu nie? Dawaj Mortimer, jaka ikonka piękna. No... kiedy pewnie? A może być dzisiaj? Dzisiaj jest poniedziałek. Tutaj bym chciała. No, dokładnie. I co teraz? Zaplanuj wydarzenie. Czy ja coś zepsułam? Nie. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług wyceny. Jeden z naszych profesjonalnych rzeczoznawców jest już w drodze i powinien wkrótce przybyć, aby ocenić wartość nieruchomości Twojego domu. No to moi drodzy, zobaczymy, a później sobie weźmiemy tutaj już kolejne rzeczy. Dziękujemy. Aha, to już było. Umiejętności wychowawcze, ale ja czekam na naszego agenta. W ogóle może dodamy ćwirą też jakieś pieniądze jednak, bo będę chciała, żeby oni nakupili może coś porządniejszego albo coś. Zobaczymy, wiecie, co nam gra w ogóle zaoferuje. Ale czekam tutaj na naszego rzeczoznawcę, ale nic nie widzę. Tutaj nie, tu idzie poczta chyba. Albo? Nie, bo nikt. Gdzie może być nasz rzeczoznawca? To też nie. Przyspieszę troszkę. No jest w drodze, czyli wiecie, no powinien dzisiaj być jednak. O, czekajcie, coś tu się wydarzyło, dobra. Witam, nazywam się Manubu Ando i jestem tutaj, aby dokładnie zbadać Twoją własność, aby określić odpowiednią szacowaną wartość. Przy ustaleniu godziwej wartości bierze się pod uwagę kilka czynników, w tym region, cechy parceli, wymiary parceli, sypialnie, łazienki, basen, dekoracje na zewnątrz i wiele innych. Po prostu rozejrzę się przez chwilę po Twojej nieruchomości, zanim przedstawię Ci wyniki. Okej, proszę bardzo. A poobserwujemy pana, co pan będzie robił. Patrzcie, robi zdjątka. Czy my z nim mamy jakieś... Nie,
nie mamy żadnych z nim interakcji specjalnych. Dobra, niech on se notuje. Jestem ciekawa w ogóle, ile to potrwa. Na ile wyceni ten dom, naprawdę. Ciekawe. Czy ty wejdziesz do środka, czy tak tylko z zewnątrz będziesz robił? No powinieneś chyba tu i tu, nie? Ale czy może ja się nie znam? Na razie robię zdjęcia i wiecie, spisuję wszystko z jednego miejsca, także... No nie wiem. No nie wiem, proszę pana, czy to tak powinno wszystko wyglądać. Nie wiem, co pan myśli na ten temat. O, o, patrzcie, wystraszył się i idzie, jak go zaczęłam podglądać tą kamerką. To od razu się wystraszył i wszedł do środka. Ja cię obserwuję, ty tu nic nie nabroisz. Chyba. Patrzcie, patrzcie. Jaki mistrzu. Gdzie ty idziesz, mistrzu? Halo. Gdzie on polas? Tu jest. Chyba go przechwaliłam jednak, wiecie? No. Ej, on cały czas robi zdjęcia tego samego, no to tak raczej nie powinno wyglądać, ale... Ej, on mi zginął. Witam. Nie chcę komitetu powitalnego. Koniec. Umiejętność na skrzypcach to mnie nie interesuje. Może następnym razem, no jeśli taki będzie, to może. Zdobyta złośliwość. O, czekajcie, może... Nie, do góry idzie pewnie. No wiecie, fajne jest to, że naprawdę bierze pod... wiecie... zwraca uwagę na wszystko, tak jak tu było napisane w miarę parcel i tak dalej. Naprawdę, no rzeczywiście w realu tak jest, także... O, to Bella gra. Dobra. Łazienki, sypialni... To jest chyba Kassandry pokój. Ło! Okej, czekajcie, czekajcie. Villa Ofeli, zarejestrowana wartość. Okej, już skończyłem. Szacowana wartość twojej nieruchomości została zarejestrowana, ponieważ jednak jest to zmienny rynek, ta wycena będzie trwać tylko 7 dni. Następnie musisz poprosić o kolejną wycenę, by zaktualizować wartość swojej nieruchomości. Możesz sprawdzić aktualną szacowaną wartość swojej nieruchomości, klikając na opcję sprawdź w telefonie. A to my sobie tu sprawdzimy. Dobra, ile mamy? Wycena wygaśnie. Została wyceniona prawie 250 tysięcy silmoleonów. Wow! Jeśli nie jest umeblowana. Jest to wartość, która będzie używana w przypadku każdej transakcji dotyczącej nieruchomości, dopóki nie zostanie wykonana kolejna wycena. W procesie ceny uwzględnia następujące elementy. No i tutaj oczywiście jest też plus za inne światy, no bo to Zwierzbowa Zatoczka to jest podstawowy świat, to wiecie, będzie słabiej, ale na przykład wymiary parceli też jest mała, dlatego jest tam 0 więcej procent, ale wiecie co, ja im chyba jeszcze dodam troszkę pieniędzy, bo jestem ciekawa, co nam agent, wiecie, zaproponuje, ale dobra. W takim razie wchodzimy sobie jeszcze raz na telefon i weźmiemy sobie sprawdzić, dobra, zarządzaj nieruchomościami nie mamy, zatrudnij agenta nieruchomości. No musimy od tego zacząć, żeby w ogóle czegoś poszukać. Także Mortimer, dzwoń. Szybciutko. O, ze ścianą mi lepiej, o. Wybierz agenta nieruchomości, z którym chcesz współpracować. Wybieraj może, ponieważ wpłynie to na głęboko na twój biznes związany z nieruchomościami. I ogólnie, jak sobie tutaj widzicie, na nich najedziemy, tu mamy imię, nazwisko, ocenę, prowizję, jaką sobie bierze i też mamy, ile mamy doświadczenia. I oczywiście, jeśli weźmiemy sobie Sima, który ma, wiecie, lepszą tą ocenę i tak dalej, no to mamy oczywiście większe prawdopodobieństwo tego, że wiecie, wszystko się pójdzie dobrze. A jeśli weźmiemy kogoś ze słabszym, no to jak tutaj, no to oczywiście będzie gorzej. Ja tak zastanawiam, czy chcemy iść właśnie w tą stronę, że fajnie czy nie fajnie. A weźmy sobie może fajnie. O, Anna któraś, a może ta Anna, czekajcie, ta ile bierze? Ta ma 24, ta ma 35 lat, doświadczenie, dobra, weźmiemy tą, bo ta ma 24 i bierze 5,51% prowizji. Zatrudnij, oczywiście możecie się jeszcze wycofać. Mamy informację. Zatrudniono agenta nieruchomości, oczekajcie sobie, zobaczymy. Gratulacje, właśnie zatrudniłeś Simkę jako swoje Simkę Ania Burek o jako swojego agenta nieruchomości. Agent nieruchomości pomoże ci kupić, sprzedać lub wynająć nieruchomości. Będzie on przydatny we wszystkich twoich przedsięwzięciach związanych z nieruchomościami, dając ci cenny wgląd dzięki porównawczym badaniom rynku, dostarczając kompleksowe oferty domów, które są dostosowane do twoich
konkretnych potrzeb oraz negocjując zgody kupujących i sprzedających na wartość nieruchomości. Dobry agent nieruchomości sprawi, że Twoje transakcje dotyczące nieruchomości będą przebiegać płynnie i będzie miał świetne umiejętności negocjacyjne, które pomogą Ci uzyskać najlepsze oferty. Z drugiej strony zły agent nieruchomości może utrudnić Ci życie, może również zachowywać się nieprofesjonalnie, zawierać najgorsze oferty. Dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać kogoś, komu możesz zaufać, dobra? I tutaj już, jak widzicie, mamy jeszcze raz tą informację, która była wcześniej. I tu jeszcze mamy opisane, że możemy się umówić na wizytę i my to sobie od razu zrobimy. Teraz jak tu wejdziemy, to powinniśmy mieć... Patrzcie, mamy zatrudnić kolejny raz. Otwórz profil, umów się na wizytę, sprawdź wykazy domów, zarządzaj nieruchomościami. Czekajcie. Sprawdź wykazy domów, to nie. Umów się na wizytę. Zobaczymy, czy jeszcze dzisiaj nam się uda. Fajnie by było. Idealnie czysto, to mnie nie dotyczy. No. Dawaj, Mortimer. Witam Cię, wyodrębniam już niektóre z naszych aktualnych najcenniejszych aukcji, które warto wziąć pod uwagę. Nasza wizyta jest zaplanowana na najbliższą godzinę. Czyli ona dziś za chwilkę powinna być, tak? Dobrze wnioskuję? No zobaczymy, będziemy tutaj śledzić. Najbliższą godzinkę, czyli co za godzina by była? Po 18. Czy jednak nie? Po 18? Zobaczymy, kiedy przyjdzie ta nasza Ania. Oby przyszła jak najszybciej. A jak na przykład w kalendarzu sobie wejdziemy? Czekajcie, jest, dobra. Wywołałam wilka z lasu. Pokażcie go. Jom. Twój agent z nieruchomości przybył. Podczas spotkania możesz ustawić listę życzeń domów, zarządzać wynajmowanymi nieruchomościami, sprzedać nieruchomości, a nawet zwolnić agenta nieruchomości. Ile trwa spotkanko? 3:40, no może 4 godziny jest. Dobra, jak ty tu wyglądasz, kobito? Dobra, na pewno, przyjazne powitanie. Musicie żyć w dobrych stosunkach jednak, tak? Ta kobieta będzie tutaj odpowiadać za twoje pieniądze, między innymi nieruchomości i tak dalej. Warto, wiecie, mieć z nią jednak dobre tutaj stosunki, co nie? Ale ma fajne włosy. Podobają mi się te kolory. Może coś przegapię? W kasie, bo pierwszy raz widzę. Dobra. Pierwsze koty za płoty. Otwórz profil, co nie chcemy profilu. Ale. Jak widzicie, mam tutaj ikonkę nieruchomości. Mamy ustaw listę życzeń domu, sprzedaj nieruchomość, zakończ spotkanie, zwolnij agenta. My sobie ustalimy listę życzeń domu, bo tutaj właśnie sobie możemy wybierać rzeczy typu gdzie chcemy, żeby był dom, w jakiej kwocie i tak dalej. Proszę szybciej się tu poruszać i proszę mi tak nie mulić gry. Okej, mam jak widzicie zakres wartości. Możemy sobie ustawić tyle, ile chcemy. Ja bym dała może 150 do... Czekajcie, to ja bym musiała chyba tutaj... 150 do 300 może? Aha, nie, czekajcie, jest tak 150 do 300 tysięcy. Ale nie mogę wpisać literek, czyli musi być kwota. Dobra. Raz, dwa, trzy. Okej. Światy. Jakie byśmy chcieli światy? Oj, widzicie, też płacicie więcej, jak macie inny świat. Który my byśmy chcieli? Tak teraz się mu zastanawiam, gdzie by mogli się ćwirowie przenieść? Glimburg? Nie. Brightchester? Też nie. A może San Myshuno? Albo Bridleton Bay? Weźmy sobie Bridleton Bay. Możemy sobie zaznaczyć dwa. Weźmy sobie, może jeszcze zaznaczyli San Myshuno. O, dobra, weźmy sobie tak. A, i może weźmy sobie jeszcze ten tutaj.
cechy parceli, nic i wyślemy sobie. Dobra, dziękuję Ci, że to była bardzo pomocna. W ciągu najbliższych 24 godzin skontaktuję się z Tobą, przedstawię najlepsze wykazy domów spełniających Twoje kryteria. No okej. Okay. Dobra, coś tu się zbugowało drugi raz. Ej, no ale czekaj, no bo ona... Co, to już będzie koniec spotkania? A czy Ty masz w ogóle jakiś nastrójnik po spotkaniu? Nie masz nic. A czy mamy jeszcze jakiś tutaj inny... Czy się możemy jeszcze dowiedzieć? Nie wiem. Sprzedaj nieruchomość. No to na pewno będziemy sprzedawać nieruchomość, ale to później. To na razie sobie może zakończymy spotkaniem. I jak widzicie, ona w ciągu 24 godzin się do nas odezwie, także dowiemy się, jak to tam będzie wyglądać. No i też jest szansa właśnie, że jeśli oni mają ten wyższy poziom, no to jednak te 24 godziny to jest te maksimum, a znacznie szybciej dają nam ofertę. Ale to wiecie, to musimy... sobie poczekać. Rozmowa z tą... A nie. Była przyjemnością. Zacznę zaraz pracować i upewnić się, że otrzymasz najlepsze oferty. Czekam na nasze kolejne spotkanie. Super, ja też czekam. I liczę, że ono będzie owocne. I nam się spodoba. A ja w takim razie wrócę do Was już następnego dnia, albo po prostu kiedy dostaniemy jakąś ofertę. Udało mi się ogarnąć, wystarczyło wejść w wykazy domów. I to są te wykazy, które spełniają nasze wymogi. Niezamieszkane. My chcemy niezamieszkane. I co my tu mamy? Stara rezydencja. San Myshuno. Sypialnia, łazienka. Ale ja bym chciała no gdzieś... Powiem wam fajnie, ale ja bym chciała jednak zobaczyć, czy jest jakieś, wiecie, no większe, tak? Bo tu jest na przykład sypialnia i łazienka, tak? No. Łazienka. A wejdźmy sobie, tak wiecie, z przypału. I lećmy sobie na przykład go obejrzeć. I tu mamy ty i twój agent nieruchomości. Musicie odwiedzić każdą nieruchomość wybraną z listy domów. Hehe. My weźmiemy sobie jeden. W zależności od liczby wybranych, upewnij się więc, że jest dostępny. Tak. Rozpoczniemy sobie oglądanie. Liczę, że te domy będą, przede wszystkim powiem wam, fajne, bo jak nie, no to będę niezadowolona. Oczywiście wiecie, pewnie sobie weźmiemy takie i tak kupimy tylko, żeby zobaczyć i później sprzedamy tamten nasz stary, żeby tylko zobaczyć proces, jak wygląda, no bo to nas najbardziej interesuje, przede wszystkim mnie najbardziej interesuje. Wiecie, jak wy tam już będziecie grać prywatnie, no to jednak też, no jak ja bym prywatnie grała, to już wiecie, już tak bym się wczuła i bym była może bardziej wybredna i tak dalej, ale wiecie, to są Simsy i tylko wystarczy sam proces obejrzeć tak, że będzie idealnie. No i powiem wam, że fajnie, że możemy sami sobie to wybrać, nie? Bo już myślałam, ej, patrzcie, nawet nie myślałam, że wpadnę na ten. O kurczę, otworzy drzwi. O wow, chodź Mortimer, chodź. O, zaczęliśmy dodać dom do listy zakupów. Wow, a się wszystko ładnie tutaj wyświetliło. Obszar jest może na brzegu Old New Hampshire. Okazał dom otoczony z rozległą działką, na której syn będzie mógł prać rośliny, hodować zwierzęta i wieść życie. Jeśli podoba się, zapytaj, by dojść do listy zakupów. Dobra, a jak na przykład o wycena? Bo musimy i tak wycenić parę obiektów. Kurczę. O, może za coś zjemy. Chodź sobie wycenić. I na przykład jeszcze może o tutaj też chodź sobie wyceń. Żadnego nastrójnika, jak widzicie, nie mamy. I oglądanie domu może sobie potrwać. Zarobił. Aha, dobra. Musiał wziąć dzisiaj Mortimer urlop. No i powiem wam, że ten dom by do nich pasował. Nawet powiem wam, że nie myślałam, że trafi akurat w ten, gdzie to jest, powiem wam, z tego, jak tu prowadziłam rozgrywkę właśnie z tej wiejskiej sielanki, no to też tu moja rodzina mieszkała, no i przyznam, że bardzo mi się spodobał. Okej, i co my tu teraz mamy? Agnie nieruchomości. Zapytaj o wycenioną wartość. No właśnie, zapytajmy, bo jestem... tego bardzo ciekawa, jaką nam poda kwotę kobieta. No. Co nam powiesz ciekawego? Okej. Okay. 112. Patrzcie, nie jest źle. W tym co... No, cechy parceli tutaj jeszcze mamy dodane. No świat, no i wymiary parceli, bo zdecydowanie większa.
Wiecie co? Podejmiemy decyzję. Dodajemy na krótką listę. Tak, chcemy dodać. Serdecznie zastąpimy się do twojej krótkiej listy na to, że skończyliśmy z tym oglądaniem domu. Musisz przejść teraz iść do domu, później kontynuujemy negocjacje dla domu wybrane na krótką listę. Aha! Ale trochę szkoda, że nie możemy jakby w tym samym domu, w którym już oglądaliśmy, który nam się spodobał, wiecie, jakby dokonać negocjacji, żeby już się można powiedzieć, jakby przeprowadzić. Wiecie, o co chodzi? Takie, wow, jesteśmy już, to jest nasze i tak dalej, nie? To troszkę słabe, ale w ogóle myślałam, że ten dom jest droższy. Takie zdziwienie troszkę mam. No ale cóż. No, także kupimy domek. Zobaczymy, jak to wygląda. I przede wszystkim zobaczymy, jak wygląda etap sprzedaży. Czy też będzie tak, że musisz szukać oferty, że będą ludzie przychodzić i... musisz teraz wrócić do sprawdź list w kategorii nieruchomości. A sprawdzimy. Bitwa negocjacyjna. Jedziemy. Bitwa negocjacyjna. To, jak się prowadzi, w nim może się różnić się na różnicę. Upewnij się, że on jest gotowy do wykonania. Tak. O matko, serio? My tak teraz będziemy z jednego miejsca na drugie? Bez sensu. I dobra, mamy rozpocznij bitwę. I tak, to jest to, powinniśmy się z nimi skontaktować, żeby rozpocząć... O matko, się wystraszyłam. O, to jest ta kobitka. Aha, agent nieruchomości sprzedającego, tak? Dobrze? Tak, sprzedającego. Aha, w ten sposób. O kurczę, tego się nie spodziewałam. Dobra. Matko, naprawdę? Sprzedający? Od landgrabów kupujemy? Och, teraz mi się odechciało chyba. Dobra, nieruchomości. Rozpocznij bitwę negocjacyjną. Lecimy. Ale sprawdźmy jego profil. Zobaczymy, czy będziemy mogli, wiecie... Nasza ma więcej lat doświadczenia, panie Filipie. Dobra, przyspieszymy. Bitwa negocjacyjna. Za chwilę rozpocznij bitwę negocjacyjną. To będzie twoja ostatnia szansa na wycofanie się do końca negocjacji, więc upewnij się, że jesteś gotowy. Czy chcesz wyposażony? Chcemy negocjować. O kurczę, tego się nie spodziewałam. Bitwa negocjacyjna. To starcie sprytu, w którym dwie strony próbują uzgodnić wartość nieruchomości. W tej taktycznej minugrze turowej musisz składać mądre i rozsądne oferty, które spełniają oczekiwania przeciwnika, jednocześnie zdobywając najlepszą możliwą ofertę. Negocjacje trwają w sumie 3 rundy, z których każda jest bardziej konkurencyjna niż ostatnia. Każda runda pozwala tobie i twojemu przeciwnikowi złożyć odpowiednio jedną ofertę. Obie strony mogą również złożyć ostateczną ofertę w dowolnym momencie, prowadząc w ten sposób negocjacje do ultimatum, albo zaakceptować ofertę, albo odejść. Może to być duża gra o władzę, jeśli dobrze to zrobisz, ale możesz również zrujnować negocjacje. Dobry agent nieruchomości zapewni cenny wgląd w aktualny stan negocjacji i dostarczy wyczerpujący wskazówek, jak postępować podobnie. Również wychodzi twoje intencje. Dobra, lecimy. Poprośmy o poradę, na przykład. Uważam, że powinniśmy dać im szansę na złożenie pierwszej oferty, do czego dążą. Dobra, ale no to pomiń pierwszą ofertę. Dajemy zaszczyt rozpoczęcia negocjacji, piosenka. Okej, okay. Pierwsza oferta mojego klienta to jest 120 tysięcy. Dobra. Runda druga. Może weźmy na przykład 115. Złóż ofertę. Rozumiem, skąd pochodzisz, piosenka. Jednak 120 nie mieści się w naszym przedziale cenowym. Mam się, że nie zadziała mojego klienta na kontroofertę, to 117. Dobra. Poprośmy agenta. Przyznam, że winę jest tutaj w kącie. Ćwierć. Teraz złożą ostateczną ofertę. Jeśli jeden, co możemy zrobić, to utrzymać pozycję i czekać, aż złożą oni swoją ostateczną ofertę. A weźmy może 500 na przykład. Widzicie? Zwiększyliśmy. Złóż ofertę. Piosenka. Czy to jest dla ciebie akceptowane? Ej, powiem, że to jest świetne! Podoba mi się. Ostateczna oferta Tom. Otóż to. Złoż ostateczną 117. Weź ją lub nie. A, dobra. Jesteśmy zadowoleni z tej umowy. Myślę, że będziemy otrzymać to na piśmie. O kurczę! Ej, ale mi się to podoba!
Okej, okay, i co teraz to jest już nasz... Myślę, że to przyzwoity układ ćwier mogło pójść lepiej, ale mogło też pójść gorzej. Musimy teraz wrócić do normy, zająć się procesem zamknięcia. Powiem wam, że jeden, co mi się nie podoba, że oni złożyli te 117 na samym początku i my jakby już nie mogliśmy im zmniejszyć. W sumie ja zrobiłam też błąd, bo powinnam obniżyć kwotę. No ale cóż, uczę się na błędach. Nie sprzedawałam nigdy domu, dlatego też ją aż tak nie znam. No wiecie, zobaczymy jak nam pójdzie przy procesie sprzedaży. Powiem wam, że tego też jest ciekawe, no bo będzie wyglądać podobnie. Naprawdę te rundki to jest coś wspaniałego. Świetnie przemyślana robota i powiem wam, że się bardzo cieszę, że to jest przetłumaczone na polski. I co teraz musimy zrobić? Musisz teraz wrócić do domu. O, proces zamknięcia. Zapłać uczciwe pieniądze, przestań zamykać, anuluj umowę, zatrzymaj. Też tak można. Co tu jest? Proces zamknięcia. Zapłać koszta. No zapłacimy prowizję, bo musimy zapłać dodatkowe oferty. O kurczę. I wyślij. Jesteś teraz dumnym posiadaczem. Okej, okay, czy chcesz? Tak. Dobra, to będzie nasz główny dom i sprzedamy sobie ten nasz stary. Powiem wam, że co mnie denerwuje, to ekran ładowania, bo cały czas jeździmy między jedną parcelą a drugą. To jest, powiem wam, że już denerwujące i no, nie podoba mi się. Naprawdę mi się nie podoba, że tak przerzuca gra w tom i z powrotem, bo mogło na przykład nam na spokojnie dać tam, jakby na miejscu. Wiecie, w realnym życiu są takie rzeczy jak czeki i tak dalej, które można wypisać i już, ale... Wiecie, to są Simsy. Dobra, także to jest nasz główny dom. Okej. I czy mamy w ogóle tutaj jakiś nastrójnik? Sprawdź opcję. Dobra, za chwilę to zrobimy. Ale czy ty masz jakiś nastrójnik? Z racji tego, że się przeprowadziliście? Nie, nic nie ma. Wejdźmy to i teraz sobie... zarządzaj nieruchomościami. Tom. A ja bym chciała sprzedać nieruchomość. Sprzedamy meble. Ale czy tak pójdzie szybko? Kurczę, nie wiem, czy to pójdzie tak, wiecie, że bez tego etapu negocjacji i tak dalej. Weźmy jeszcze naszego może agenta, zawołajmy. Dawaj. Jeszcze niech on do nas przyjdzie. I zobaczymy. Wyodrębniam już niektóre z naszych aktualnych najcenniejszych aukcji, które warto... Co? Ale przecież ja nie chcę kupić domu, ja chcę sprzedać dom. Okej, okay, jest. Sprzedawać, dobra, wolę powiem wam spróbować przy niej jakby sprzedać dom, bo się czuję jakoś pewniej. Nieruchomości, sprzedaj nieruchomość, tak. Nie jedz teraz, później się zjesz. Wiem, że się cieszysz, bo nowy dom i tak dalej, ale mamy tu coś do nagrania. Dawaj. No, przywitałeś się pięknie. To teraz sprzedajemy nieruchomość. Willa Ofeli. Sprzedajemy nieruchomość, sprzedajemy meble. Tak. Nie wiem, czy nas przerzuci już od razu na spotkanie, czy po prostu, nie wiem, żeby jeszcze będą jakieś, wiecie, dodatkowe tutaj informacje, w sensie jakieś dodatkowe taski, czy tak dalej. Zobaczymy. Tutaj już poszło inaczej, bo dostałam od razu pieniądze i to było bez sensu. W sensie liczyłam też, że będziemy mogli się, wiecie, tutaj jeszcze po prostu, no, negocjacje prowadzić z tą drugą stroną, a nie, że ja od razu dostanę pieniądze. Także to mnie rozczarowało i tak powiem wam, że porządnie. Zobaczymy jeszcze, wiecie, no... Mam nadzieję, ale dostaliśmy już pieniądze. Liczyłam, że wiecie, też to będzie w tą stronę, ale no dobra. Ważne, że chociaż ten pierwszy etap, wiecie, jest jakiś taki przyjemny. No mówię wam, te rundki, że tak powiem, te rundy na negocjacje, coś super, naprawdę szczerze polecam tego moda, bo mi się strasznie podoba. Także to by było wszystko, moi drodzy, w tym odcinku. Trochę długi, wiem, ale ten mod naprawdę jest... konkretne, chciałam wam pokazać wszystko, co z nim dochodzi, bo jest naprawdę godne polecenia. Liczę, że odcinek wam się podoba. Jeśli tak, to zapraszam oczywiście do komentowania, do subskrypcji. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, do następnego. Pa, pa!